Nastali się rzeszowianie w tym tygodniu w kolejkach. Aby skorzystać z bezpłatnych termowizyjnych badań zatok, także trzeba było swoje odstać. Choroby zatok mogą się nieźle dać we znaki, a nieleczone są często przyczyną groźnych powikłań. To zdecydowało o zorganizowaniu ogólnopolskiej kampanii Zdrowe Zatoki. Ta akcja ma na celu promowanie odpowiednich zachowań. Przede wszystkim uświadamianie tego, że jeżeli katar będzie leczony w odpowiednim momencie, szczególnie u osób, które są predysponowane do ostrego zapalenia zatok, to wtedy możemy uniknąć przykrych konsekwencji kataru i możemy uniknąć tego, możemy uniknąć ostrego zapalenia zatok. Mówi się, że katar leczony trwa tydzień, a nieleczony 7 dni. Ale jeśli przedłuża się do kilkunastu dni, to istnieje podejrzenie choroby zatok. Wiadomo, że jeżeli katar trwa dłużej niż 10 dni, to w tym momencie to już jest ostre zapalenie zatok, tak się to w tej chwili definiuje. Jeżeli dolegliwości nasilają się po 5 dniach, to wtedy też raczej powinniśmy zacząć się niepokoić. I jest wtedy szansa na to, że niestety nie przejdzie to po 7 dniach samo, tylko będziemy musieli zasięgnąć porady lekarza. Jest duża szansa na to, że to się będzie ciągnęło znacznie dłużej. W ramach tegorocznej edycji kampanii Zdrowe Zatoki w całej Polsce przeprowadzane są bezpłatne, całkowicie bezpieczne i nieinwazyjne badania termowizyjne. Metoda jest o tyle nowatorska, że faktycznie nie jest rutynowo stosowana jako badanie przesiewowe. To jest metoda, która polega na pośrednim pomiarze temperatury. Jeżeli jest jakiś obszar nadmiernego ucieplenia na twarzy u pacjenta, który ma objawy, to my się możemy spodziewać, że to jest związane właśnie z ostrym stanem zapalnym i że tkanki, które są w takim stanie zapalnym nadmiernie ucieplone, że te tkanki wypromieniują tyle ciepła, że będziemy w stanie to zaobserwować na powierzchni twarzy. Pacjenci mogli także na miejscu skorzystać z porady lekarza specjalisty, otrzymali materiały, poradniki na temat zapalenia i bólu zatok. Specjalistyczna diagnostyka medyczna to w naszym kraju nadal problem, bo często wiąże się z długotrwałym oczekiwaniem na termin wykonania badania. Nie dziwią więc kolejki, które zawsze ustawiają się tam, gdzie przeprowadzane są różnego rodzaju bezpłatne badania.